Życie pojawiło się na naszej planecie ponad 3,5 miliarda lat temu. Ta żyła okresami, gdzie lód rozciągał się aż do równika, jak również gorące okresy bez lodu na biegunach. Lasy tropikalne tych epok geologicznych stały się dziś siedliskiem reniferów. Poziom morza przekroczył obecny poziom o 200 metrów, przekształcając kontynenty w archipelag. Następnie obniżył się o 100 metrów poniżej obecnego poziomu, tworząc pasma lądu dziś zatopione. Kontynenty zbliżyły się do siebie, by po chwili oddalić się od siebie jeszcze bardziej. Zwierzęta liczące 600 milionów lat przypominają coś z filmu science fiction. Chociaż dinozaury są niekwestionowanymi gwiazdami okresu mezozoicznego, często zapominamy, że 400 milionów przed ich istnieniem poprzedzało je mnóstwo zwierząt. W taki czy inny sposób ich wszechświat mutował, podążając za zmianami klimatycznymi, brakiem pożywienia lub pojawieniem się nowych drapieżników. Większość gatunków nie zdołała się przystosować i wyginęła. Niemniej jednak pozostawili swoje ślady na Ziemi, zalegając w skamielinach. Dzięki temu szczątki te dają szczegółowy obraz tego, jak wyglądało życie na Ziemi przed dinozaurami. Drogi podróżniku, dzień dobry. Dziś wyruszamy w daleką podróż, w samo serce er Proterozoiku i Paleozoiku, czyli ponad 400 milionów lat temu przed panowaniem dinozaurów. Podróż w przeszłość, aby odkryć zaskakujące i ekscytujące zwierzęta. Podróż, podczas której odkryjesz naszą planetę zdewastowaną przez najgorsze epizody wymierania, jakie kiedykolwiek znała. Ale przed wyjazdem na nową, niesamowitą przygodę, pomyśl o polubieniu filmu i zasubskrybowaniu kanału, aby niczego nie przegapić. Dziękuję wszystkim i życzę wspaniałej podróży. Cofnijmy się w czasie. Daleko. Daleko przed erą dinozaurów, kiedy to Ziemia była po prostu ogromną kulą śnieżną, całkowicie zamarznięta, pokryta lodowcami od biegunów po tropiki. Kiedy erupcje wulkanów produkowały CO2, w dużych ilościach powstał efekt cieplarniany, pozwalający na ocieplenie planety. Lód stopniał i różne masy lądowe połączyły się, tworząc superkontynent o nazwie Rondinia. Ten z kolei otoczony jest unikalnym oceanem zwanym Mirovia. Naukowcy wykorzystują pojawienie się i znikanie zwierząt, aby podzielić historyczny okres ewolucji Ziemi. Okresy te są z kolei podzielone na ery. Ten zestaw czterech er obejmuje ostatnie 635 milionów lat. Zacznijmy naszą podróż w okresie edykardyjskim, między 635 a 542 milionami lat przed naszą erą. Oznacza to koniec ery górnego Proterozoiku i początek historii fauny wodnej. Na dnie Mirovia zaczynają żyć bakterie i mikroby przyniesione przez deszcz. W 1946 roku australijski geolog Rex Prick jadł obiad na wzgórzach Ediacary w Australii. Nagle zauważył dziwne odciski w kształcie meduzy w skałach, które miały 600 milionów lat. Właśnie dokonał jednego z najważniejszych odkryć skamieniałości wszechczasów – Dickinsonia. Paleontolodzy szacują na podstawie skamieniałości znalezionych w Australii i Rosji, że najstarsze zwierzę żyło w morzu około 560 milionów lat temu. Dickinsonia to zwierzę o miękkim ciele. Było owalne i pokryte rowkami utworzonymi przez przykroje jego ciała. Choć mogło dorastać do 1,4 metra długości, było grube jak kartka papieru papierosowego. Jego grubość wynosiła zaledwie kilka milimetrów. Czy było to zwierzę, roślina czy grzyb? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba było czekać do 2018 roku, żeby zespół paleontologów wykrył w australijskich skamieniałościach cząsteczki tłuszczu właściwe dla zwierząt wielokomórkowych. Jednak to odkrycie nie wystarczy, aby zaświadczyć, że Dickinsonia należy do królestwa zwierząt. Równie dobrze mogła być spokrewniona z meduzami lub ukwiołami morskimi, a nawet gigantycznym, spłaszczonym robakiem. W 1957 roku troje angielskich uczniów znalazło w lesie Leicestershire skamielinę w kształcie liścia, którą zabrali do geologa z lokalnego uniwersytetu. Nazwana Charnia Masoni, wyglądem przypomina paproć. Odkrycie innych skamieniałości Charnia w dawniej zatopionych skałach wskazuje, że nie należała ona do królestwa roślin. Zwierzę to żyło w głębokiej wodzie,
gdzie brak światła nie pozwalał na rozwój roślin. Od czasu jej odkrycia wydobyto inne okazy ze skał znajdujących się w Kanadzie, Rosji i Australii. Czarnia nie miała szkieletu ani muszli, a jej ciało było miękkie. Większość skamieniałości ma około 20 cm długości. Jednak pokrewny gatunek zgłoszony w Kanadzie, Chania, Wardy, mógł mierzyć nawet 2 metry długości. Przypuszcza się, że zakotwiczył się w dnie morza za pomocą dysku lub kolca i rozrastał się jak liść na swojej łodydze. Nie mając ani ust, ani jelit, prawdopodobnie odżywiał się poprzez filtrowanie lub wchłanianie składników odżywczych obecnych w wodzie, podobnie jak jego dzisiejsi bliscy krewni, krynoidy. Ze wzgórz Ediacara pochodzi również inna skamieniałość z okresu Ediacaran. Nazwane Kimberella zwierzę to miało do 15 cm długości, 5 cm szerokości i 4 cm wysokości. Do poruszania się wyposażone było w jedną stopę, szeroką i umięśnioną. Elastyczna, ale solidna skorupa była dedykowana do chowania jego miękkiego ciała w razie zagrożenia. W niektórych skałach odciski przejścia Kimberelli przedstawiają uzębienie. Czy byłby to przodek ślimaka? Posiada wszystkie cechy, które dziś znajdujemy u tego zwierzęcia. I możemy jednoznacznie stwierdzić, że Kimberella jest najstarszym mięczakiem. Jeszcze na wzgórzach Ediacara paleontolodzy dokonali odkrycia innych skamieniałości, w tym Tribrachidium. Zwierzę to żyło w płytkiej wodzie, mając średnicę 4 cm. Zagrzebywało się w dnie morza, pozostawiając zaledwie kilka milimetrów swojego półkulistego ciała. Na wierzchu trzy rowki zaczynały się od środka, by zakrzywić się ku krawędziom, jak bretońska triskella. Tworzyły one wiry, które kierowały wodę do trzech studni na górnej stronie zwierzęcia. W ten sposób mogło ono wydobywać cząstki pokarmu. Zdaniem badaczy najbliższymi krewnymi Tribrachidium mogą być dziś ukwiały lub rozgwiazdy. Pierwsze zwierzę, które miało muszle, nazywa się Claudina i wydawało się bardzo rozpowszechnione. Skamieniałości znalezione w skałach wapiennych w Afryce, Azji, Ameryce Północnej i Południowej, Europie oraz Antarktyce. Jego muszla składała się ze stosu otwartych stożków, tworzących tubę, co odpowiadało jego siedlisku. Największe okazy mierzą 15 cm długości i 6 mm szerokości. W jaki sposób się odżywiał? Jaki był jego sposób na życie? Czy lądował na dnie morza? Czy mógł się tam zakopać? Wszystko to wciąż pozostaje tajemnicą. W każdym razie sposób odżywiania się tych morskich zwierząt prawdopodobnie sklarował wody i wzbogacił je zawartość tlenu. Sprzyjało to pojawieniu się bardziej ruchliwych zwierząt, bardziej energicznych, a także rozwojowi ich oczu. Otwory wywiercone w niektórych muszlach Claudina inspirują próby drapieżnictwa jednego zwierzęcia na drugim. W ten sposób powstała scena dla wielkiej konfrontacji, jaka miała nastąpić między drapieżnikiem a ofiarami w erze paleozoicznej. Pod koniec ery proterozoicznej Rondinia, ówczesny superkontynent, rozpadła się na kilka kontynentów. Najpierw około 560 ma. Trzy kontynenty odłączyły się i stały się indywidualne. Laurentia, Syberia i ogromna Gondwana. Laurentia obejmuje obecną Amerykę Północną, bez Nowej Anglii i Nowej Fundlandii, ale z północną częścią Irlandii i Szkocji. Syberia odpowiada dzisiejszej Rosji. Jeśli chodzi o Gondwanę, to obejmuje ona Afrykę, Amerykę Południową, Antarktydę, Indie, Chiny, Azję Południowo-Wschodnią, Australię i Europę Południową. 520 milionów lat temu od Rondinii oderwał się nowy kontynent, nazwany Baltika. Jest on podobny do Europy Północnej. Stopniowe otwarcie nowego oceanu Iapetus oddziela Laurentię od Bałtyki i Gondwany. Rozpoczyna się okres kambryjski, wyznaczający początek ery paleozoicznej i pojawienie się nowego życia, wyłącznie morskiego. Najbardziej znane stanowisko skamieniałości z okresu kambryjskiego znajduje się w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Jest to Burgess Shale, odkryte w 1909 roku przez paleontologa Charlesa Dolita Walcotta. Złoże to dostarczyło wyjątkowo dobrze zachowanych szczątków bogatej fauny bezkręgowców, które żyły w środkowym Kambrze,
520 milionów lat temu. Gdybyście nurkowali w czasach Kambru, szukając makroskopowej fauny, z pewnością natknęlibyście się na Hallucigenia. W 1977 roku dziwna skamielina przykuła uwagę brytyjskiego paleontologa Simona Conwaya Morrisa. Niezwykle cienka, mierzyła zaledwie 2 cm długości, z miękkim tułowiem, szczeciniastym, grzbietowymi kolcami, wspierał się na 10 parach wysokich nóg, jakby chodził na szczudłach. 7 par tylnych nóg wyposażonych było w pazury, które musiały służyć do posuwania się naprzód. Jeśli chodzi o 3 pary przednich nóg, dłuższe i cieńsze, zdają się być pokryte rodzajem piór. Czy były to narządy zmysłów? A może miały funkcję zatrzymywania pokarmu zawieszonego w wodzie i doprowadzania go do pyska otoczonego zębami? Druga hipoteza wydaje się prawdopodobna, gdyż otwór w głowie wyłożony jest kolcami. Również dalej w gardle znajdujemy zestaw zębów w kształcie igieł. Przyjmuje się więc, że pokarm był raz przeżuwany, a potem drugi raz połykany w gardle. Dzięki najnowszym osiągnięciom mikroskopii elektronowej z skamielina Hallucigena ujawniła również parę ciemnych plam na głowie. Mogą one odpowiadać oczom. W wyniku tych postępów naukowych, pozwalających na dokładniejszy opis Hallucigenia, naukowcy powiązali go z onychoworami, grupą reprezentowaną przez perypatety, zwierzęta wehrmachtowe żyjące w lasach tropikalnych. Są one krewnymi stawonogów, do których należą skorupiaki i owady. 5 sekund pauzy. Kolejne dziwne zwierzę z grupy stawonogów intryguje naukowców. Jest nim Vivaxia. Pierwsze skamieniałe okazy odkryto w Burgess Shale, ale kolejne odnotowano w Chinach, Rosji, Australii i Czechach. Jego owalne ciało, długości 5 cm, pokryte było 8 rzędami zachodzących na siebie płytek, zwanych sklerytami. Te ostatnie pełniące funkcję pancerza, aby uciec przed atakami drapieżników, zwieńczone były 2 rzędami kolców mogących osiągnąć do 5 cm wysokości. Ponadto łuski tego naturalnego pancerza, najeżone mikroskopijnymi strukturami, odbijały światło, niczym grzbiet chrząszcza. To wystarczyłoby oślepić i odwieść napastników od zbliżania się. Vivaxia była co najmniej gościnna. Według badań skamieniałości okazuje się, że na jej grzbiecie żyły muszle, podobne do małży. Przyjmuje się zatem, że Vivaxia po prostu leżała na dnie morza i nigdy się nie zakopywała. Jej pożywienie stanowiły bakterie znalezione na dnie oceanu. Prawdę mówiąc, specjaliści mają problemy z ustaleniem miejsca Vivaxia w drzewie życia. Niektórzy wskazują na jej bliskich krewnych wśród współczesnych robaków morskich. Inni sugerują, że skoro jej narząd gębowy ślimaka, to byłaby jego przodkiem. Są też tacy, którzy uważają, że nie jest to ani robak, ani mięczak, lecz przedstawiciel odrębnej, wymarłej już grupy. Wśród stawonogów gwiazdą tych epok geologicznych pozostają tribolity. Były one wszechobecne w Morzach Kambryjskich i przez ponad 270 milionów lat zajmowały każdy rodzaj siedliska od raf koralowych po dno oceanu. Do dziś zarejestrowano ponad 20 tysięcy gatunków. Tribolity występują we wszystkich kształtach i rozmiarach, od wielkości paznokcia do 70 cm. Większość gatunków miała od 3 do 10 cm długości. Jego ciało podzielone było na 3 części, jednocześnie w kierunku szerokości i długości. Posiadał głowę złożoną z 3 płatów, od których bierze swoją nazwę tułów i ogon. Głowa zawiera centralną część obrzeżoną 2 policzkami, które nosiły oczy złożone z setek fasetek, podobne do tych u ważki. Ciało było podzielone na dodatkowe segmenty, z których każdy nosił 2 załączniki, takie jak anteny, narządy gębowe lub nogi. Ten skład ciała różnił się u poszczególnych gatunków. Niektóre miały kolce, które rozciągały się i skręcały w dziwaczne kształty, podczas gdy inne miały oczy osadzone na łodygach nad ciałem. Większość z nich przemierzała dno morskie w poszukiwaniu pożywienia, a ich morfologia dawała im dużą zdolność do życia w środowisku wodnym. Ich dieta była zróżnicowana. Drapieżniki, padlinożercy, zjadacze mułu, a nawet filtratory. Uważa się, że ich najbliższymi ekscytującymi krewnymi są pająki i skorpiony. Daleki kuzyn tribolit, Marella,
został nazwany koronkowym krabem przez paleontologa Charlesa Doolittle Walcotta, który dokonał jego odkrycia w Burgess Shale. Obfitowały one w wody kambryjskie, gdyż odkryto ponad 25 tysięcy okazów, mierząc do 2,5 cm. Ma dwie przedłużenia na szczycie głowy, które idą do tyłu, nadając mu wygląd podkowy. Niżej na wysokości pyska dwie pary anten, cienkich i smukłych, pozwalają mu prawdopodobnie orientować się na piaszczystym dnie. Inna para ruchomych wyrostków to na niższym poziomie głowy bardziej wytrzymała i zaopatrzona we włoski, pełniła być może funkcję napędową, pomagając w poruszaniu się. Reszta ciała składa się z 17 do 26 segmentów. Jak więc Marella się odżywiała? Wysuwanych jest kilka hipotez. Mogła być łowcą i padlinożercą, a może filtrowała wodę za pomocą swoich licznych odnóży wyposażonych w filigranowe wyrostki? Zagadka pozostaje. Kontynuujmy nasze odkrywanie dziwnych kambryjskich stworzeń morskich z głowonogiem Nectocharis pteryx. Choć o tym zwierzęciu wiadomo bardzo niewiele, skamieniałości zebrane w Burgess Shale zapewniają bezcenny wgląd w anatomię i tryb życia tego prymitywnego stworzenia. Jego cylindryczne ciało, miękkie i spłaszczone, gdy patrzyło się na nie z góry, miało od 2 do 5 cm długości. Zawierało dwie płetwy grzbietowo-boczne, przypominając w ten sposób hybrydę płaszczki i kałamarnicy. Umożliwiały mu one prawdopodobnie szybkie i zwinne pływanie w wodzie. Ponadto posiada dwie długie macki w przedłużeniu swojej sztywnej głowy. Nectocharis jest stworzeniem osobliwym, ponieważ obdarzony jest parą oczu w kształcie pręcików. Z podstawy jego pyska otwiera się rodzaj elastycznego stożka na wewnętrzną jamę zawierającą parę skrzeli. Ten komin przypomina syfon, rurkowaty organ dzisiejszych głowonogów, który wykorzystują one do pływania do tyłu. Naukowcy zakładają, że Nectocharis używał go do napędzania się w wodzie. Prawdopodobnie żywił się małymi organizmami, takimi jak plankton i bakterie, żyjąc w płytkich wodach w pobliżu brzegu. Wszystkie te dowody anatomiczne są zgodne z hipotezą, że Nectocharis pteryx jest przodkiem ośmiornic i kałamarnic. Oto jedno z najbardziej fascynujących zwierząt Kambru. Opabinia. Jego anatomia jest dość dziwna. Jego ciało długości 7 cm, miękkie i podzielone na segmenty, nadaje mu wygląd krewetki. Miała 5 oczu osadzonych na małych szypułkach. Dwoje z przodu i troje z tyłu, a także giętką sondę, zakończoną rodzajem szponiastego pazura, który prawdopodobnie służył do przynoszenia pokarmu do ust. Wobec braku potężnych szczęk musiała żywić się miękkim pokarmem, wydobywając z ziemi robaki. Opabinia była pozbawiona nóg. 15 segmentów ciała graniczyło z przegubowymi płatami, które być może wspomagały pełzanie i pływanie. Płetwa ogonowa w kształcie wachlarza przypomina nieco tę u homara. Ta musiała pomagać mu w poruszaniu się i kierowaniu. Wielu naukowców widziało w opabinii wyjątkowy okaz, jednak dokładne porównanie wielu żyjących lub kopalnych gatunków skłoniło badaczy do powiązania jej z innymi zwierzętami o miękkim ciele i segmentach, a nawet zdecydowanie ze stawonogami. Stawonogami. Przejdźmy teraz do kambryjskiego potwora morskiego, Anomalocharis. Jego ciało przypomina ciało gigantycznej krewetki, gdyż mierzy do 1 metra długości. Był to potężny łowca, największy wodny drapieżnik tego okresu. Uzbrojony w kolce, narządy gębowe zwisają pod głową. Jego okrągły pysk, spłaszczony i złożony z płytek, wygląda jak migawka aparatu fotograficznego. Jego ulubiona ofiara? Prawdopodobnie Tribolites, ponieważ paleontolodzy zaobserwowali na niektórych okazach ślady ugryzień odpowiadające jego szczęce. Paleontolog James Whitey Hagedorn sugerował jednak, że drapieżnik ten nie był w stanie zjeść ofiary o twardej skorupie. Anomalocharis mógł więc w okresie mutacji żywić się tribolitami, ale z pewnością stanowi większe zagrożenie dla robaków. Od Grenlandii po Australię, w skałach kambryjskich znaleziono kilkadziesiąt okazów. Kształt części gębowych różny u poszczególnych gatunków. Przypuszcza się, że różniły się one dietą. Wydaje się, że niektóre specjalizowały się w drapieżnictwie, podczas gdy inne przeszukiwały muliste dno morskie lub filtrowane wody,
by schwytać drobne stworzenia. Złożone prętowe oczy o średnicy 2 cm były tak duże jak u innych owadów i miały do 16 tysięcy fasetek. Nawet po pojawieniu się ryb, Anomalocaris pozostawał aż do okresu Ordowiku wśród największych morskich stworzeń. Mniej więcej wielkości ciała, Picaea gracilens nie była szczególnie duża, nie przekraczając 5 cm długości. Jest to jeden z najstarszych znanych gatunków z grupy chordatów, do której należą wszystkie kręgowce, w tym człowiek. Picaea wyglądem przypominała węgorza, nie miała szkieletu, lecz notochord, elastyczną, chrzęstną strukturę, która biegła wzdłuż jej wrzecionowatego ciała, jak kręgosłup. 100 myomerów, małych pakietów mięśniowych oddzielonych tkanką łączną, pozwalało Picaei pływać podczas falowania. Wnętrzności niektórych okazów zawierają skamieniałe błoto, co wskazuje, że pasła się ona na dnie morza. Przez obecność mięśni, nerwów i naczyń krwionośnych naukowcy przywołują dalekie pokrewieństwo z rybami, gadami i innymi zwierzętami posiadającymi szkielet. Jednak pewne aspekty jego morfologii wciąż pozostają enigmatyczne. Na przykład te dwie długie macki na szczycie głowy i te wiele par małych wyrostków tuż poniżej, po stronie brzusznej. Myllocum meningia również należy do grupy chordatów, mniejsze od Picaea. Jej ciało nie przekracza rozmiaru spinacza do papieru. Ich skamieniałości pochodzą z łupków Mao Tian Shan w Chengyang, w południowych Chinach. Przypomina on rybę z płetwami, mięśniami, czaszką, a nawet skrzelami. Wielu badaczy uważa go za pierwszego znanego kręgowca, choć nie ma on budowy kostnej, lecz miękki szkielet chrzęstny. Tak więc w okresie Kambru życie wystartowało w niespotykany dotąd sposób. Okres ten był krokiem do eksplozji różnorodności zwierząt wodnych obserwowanej w okresie Ordowiku. Okres Ordowiku obejmuje 65 milionów lat, rozpoczynając się 500 milionów lat temu. Jest to okres największej fragmentacji kontynentalnej w Paleozoiku. Początek zamknięcia oceanu Iapetus zbliża Laurentię do Baltiki. Następuje wówczas Orogenia kaledońska, która leży u źródeł starych masywów Europy i Ameryki Północnej, w tym Apalaczów. Otwarcie Oceanu Reńskiego oddziela Awalonię od Gondwany. Awalonia, nazwana tak od mitycznej wyspy Avalon, na której wykuto Excalibur, miecz króla Artura, obejmowała Anglię, Walię, południowo-wschodnią Irlandię, północną Francję, Nową Szkocję i Nową Anglię. Jeśli chodzi o Morze Tornquista, to oddziela ono Baltykę i Awalonię. W tym okresie nastąpiła nowa eksplozja różnorodności zwierząt. Zapis kopalny pokazuje rosnącą liczbę gatunków głębokowodnych, planktonofagów pływających w otwartym oceanie i drapieżników dobrze przygotowanych do ich schwytania. Zbudowane przez gąbki i inne stworzenia rafy rosły i mnożyły się, dając chronienie kolejnym zwierzętom. W tym samym czasie niektóre z nich stawiały pierwsze kroki na lądzie, w krótkich wypadach z wody, pozostawiając na brzegu swoje ślady. Ówczesna roślinność to głównie mchy i porosty. Duża część prymitywnej fauny żyła w płytkich morzach blisko brzegu. Ale dla każdego zwierzęcia, które potrafiło pływać wystarczająco daleko, otwarty ocean oferował rozległe terytorium, nowe zasoby żywności i być może mniejszą liczbę drapieżników. Obok skorupiaków i innych stawonogów, Nautiloid jest mięczakiem kuzynem kałamarnicy i ośmiornicy. Przez skamieniałości znalezione w skałach z Ordowiku sprzed 470 milionów lat okazuje się, że występowały na całym świecie. Są to zwierzęta, które stopniowo przystosowały się do życia w głębokiej wodzie. Uważa się, że pierwsze nautiloidy były planktivorami, które poruszały się w wodzie w górę i w dół, wypełniając jamy swoich muszli gazem, a następnie opróżniając. Aby to zrobić, modyfikowały stężenia chemiczne swoich płynów ustrojowych. Wzrost tego stężenia przenosi wodę z muszli w kierunku ciała. W ten sposób ta ostatnia wypełnia się gazem. Gdy ilość gazu zawartego w muszli wzrasta, wzrasta również zwierzę i odwrotnie. Następnie nautiloidy zyskały na mobilności, poruszały się wyrzucając strumień wody przez otwór w pobliżu głowy, a polowały za pomocą macek, które przenosiły pokarm do otwartego dzioba. Jeśli u większości z nich muszla miała tylko około 10 cm długości, inne były ogromne i mogły osiągać nawet 6 metrów.
W tamtych czasach znajdował się na szczycie wodnego łańcucha pokarmowego. Uszkodzone skamieniałe muszle pokazują, że nautiloidy prawdopodobnie atakowały się nawzajem. Ślady koloru zachowane na niektórych skamieniałościach sugerują nawet, że niektóre gatunki praktykowały kamuflaż. Rzeczywiście, na górnej połowie muszli szare i brązowe pasma pozwalają zwierzęciu wtopić się w ciemne wody. Wyobraź sobie gigantyczną kijankę, a będziesz miał dobre wyobrażenie o tym, jak wyglądały pierwsze kręgowce. Spośród nich Saka, Bump, Aspis, Jan Vieri jest jednym z najstarszych i najlepiej poznanych, często przedstawiany jako pionier zwierząt z kompletnym szkieletem. Przy maksymalnej długości 25 cm zaskakuje zwłaszcza głową wyposażoną w kostne tarcze na górze i na dole. Tarcze te prawdopodobnie chroniły go przed drapieżnikami, zwłaszcza dużymi bezkręgowcami. Reszta ciała pokryta była długimi łuskami. Nie posiadał szczęk i musiał zbierać lub zasysać pokarm z dna wody, a następnie miażdżyć go w wysokości gardła. Oczy znajdowały się między dwoma małymi nozdrzami, a usta uzbrojone były w bardzo cienkie płytki. Saka Bump Aspis ewoluował on w płytkich wodach blisko brzegu. Niektóre skamieniałości mają na brzuchu, zadrapania powstały w wyniku skrobania dna morskiego. Obecnie największymi zwierzętami w morzu są kręgowce, czyli wieloryby i rekiny, choć niektóre kałamarnice głębinowe ściśle z nimi konkurują. Jednak setki milionów lat temu ogromne okazy rządziły morzami, w tym Pterygotus anglicus. Jego nazwa oznacza skrzydlatą rybę, ponieważ szwajcarski przyrolnik Louis Agassiz, który jako pierwszy opisał go w 1839 roku, uważał, że to jest duża ryba. W rzeczywistości należy do grup wymarłych stawonogów, inaczej zwanych skorpionami morskimi. Z ciałem, które mogło osiągać nawet 1,80 m, był spokrewniony z olbrzymimi eurypteridami. Inne gatunki były natomiast mniejsze, zaledwie około 50 cm. Większość z nich żyła w płytkiej wodzie, ale ich pojawienie się mniej więcej w tym samym czasie w punktach planety oddzielonych od siebie rozległymi oceanami świadczy o tym, że były doskonałymi pływakami. Pterygotus poruszał się za pomocą czterech par nóg. Piąta para wyglądała bardziej jak płetwy. Uzbrojony był w dwie kończyny przednie, dwa potężne pazury, doskonałe do chwytania i zabijania ofiar. Jego wzrok musiał być doskonały, ponieważ był obdarzony parą gigantycznych oczu bocznych, dodanych do drugiej pary mniejszych oczu, umieszczonych w centrum głowy. Jego ciało było zbudowane do pływania, płaski ogon prawdopodobnie służył jako płetwy do napędzania się. Mimo dużych rozmiarów i przerażającego wyglądu, Pterygotus anglicus ostatecznie nie przetrwał katastrofalnego masowego wymierania, które zakończyło jego wodne panowanie. Wodni przodkowie Millipede Euthycharnchinoides to stawonogi o zewnętrznym szkielecie. Z spiczastym ogonie i przegubowym ciele z nawet 28 parami odnóży. Wielkości dużej krewetki, około 10 cm, przypominają raczej skrzyżowanie homara z drewniakiem. Skały, które zawierają najstarsze zarejestrowane skamieniałości eutikarcytów, pochodzą z końca Kambry. Naukowcy sugerują, że były one pierwszymi zwierzętami, które zapuściły się na ląd, gdzie linia brzegowa była wyłożona mikrobami i bakteriami. Posiłek podany na talerzu, ile można było do niego dotrzeć podczas odpływu, a wyjście z wody dawało oczywiście możliwość ucieczki przed atakami drapieżników. Pod koniec okresu Ordowiku nastąpiło wielkie wymieranie. Charakteryzuje się zniknięciem 85% istniejących gatunków. Dotknęło ono organizmy żyjące na dnie, takie jak trybulce, szkarłupnie, ramienne nogi, a także formy pelagiczne, takie jak nautiloidy. To masowe wymieranie zostało powiązane z występującym w tym czasie zlodowaceniem. Biegun południowy znajdował się wtedy na obecnym Nigrze, a duża część Gondwany była pokryta grubą czapą lodową, dwukrotnie większą od obecnej pokrywy lodowej Antarktydy. W efekcie poziom mórz obniżył się o 50 metrów, wysuszając płytkie morze, w których tkwiło życie. Dodatkowo zdarzenie anoksyczne, czyli ekstremalne zmniejszenie ilości tlenu w wodzie morskiej, zdestabilizowało ekosystem życia morskiego. To, co było oceanem tętniącym życiem, jest teraz oceanem spustoszenia. Ten kryzys trwałby od 1 do 2 milionów lat, by ustąpić miejsce okresowi syluru,
435 milionów lat. Na początku tego trzeciego okresu paleozoicznego, który rozpoczął się 440 milionów lat temu i trwał ponad 28 milionów lat, topnienie polarnych czapl lodowych spowodowało ogólne podniesienie poziomu oceanów i płytkich mórz pokrywających szelfy kontynentalne. Po zamknięciu oceanu Tornquista, lądolód Avalonia, zespolił się z lądolodem Laurentia i Baltica. W ten sposób powstał kontynent Starego Czerwonego Piaskowca, skrót CVGR, dziś różnie nazywany Laureopą, Euroameryką lub Laurusją. Ogromny kontynent Gondwana jest następnie dzielony od CVGR przez Ocean Rake i Paleo Tethys. W Sylurze rozpoczyna się era ryb wraz z rozwojem kręgowców agnatycznych, czyli ryb bez szczęk, posiadających kostny pancerz zewnętrzny, zwanych ostrakonami. Pojawiło się jednak kręgowce szczękowe, zwane inaczej gnatostomami, które pojawiły się w Ordowiku. To właśnie w Sylurze nastąpiła lądolubność bez kręgowców, czyli oligohates, stawonogów i ślimaków. Z Syluru pochodzą najstarsze makroskamieniałości roślinne, ale są one rzadkie. Po masowym wymieraniu w późnym Ordowiku życie ponownie się rozmnożyło i zróżnicowało. Rafy koralowe są liczne na łukach wysp graniczących z Pantalassą i Paleotetysem, a także na dnach płytkich mórz. Uogólniony ciepły klimat pozwala im w dużej mierze przekroczyć strefę międzyzwrotnikową. Koralowce to głównie Tetracolloridae, zwane też koralami szorstkimi i tabulata. Emblematycznymi zwierzętami Syluru są Eurypterydy, obecne już w Ordowiku. Ich historia trwała nadal i nigdy nie były one tak zróżnicowane zarówno pod względem kształtu, jak i wielkości. Najważniejszym wydarzeniem wśród kręgowców jest pojawienie się szczęki powstałej z długiego łuku gałęziowego agnata. Pierwszymi kręgowcami szczękowymi lub gnatostomes są Acandonias z kolczastymi płetwami i Placoderms, których przednia część ciała zamknięta jest w kostnym karapaksie. Pojawiają się w dolnym Sylurze. Placoderma była pierwszym kręgowcem z ruchomymi szczękami i zębami. Zapoczątkowała też parzystą liczbę płetw, które później wyewoluowały w kończyn u kręgowców lądowych. Okazy liczące 380 milionów lat gatunku znalezione w formacji Gogo, stanowisku kopalnym w Australii Zachodniej, zawierały skamieniałe zarodki. Placoderma jest więc jednym z pierwszych znanych kręgowców, które zamiast składać jaja, produkowały dobrze rozwinięte młode. Jednak najbardziej oczywistą i dziwną rzeczą w placodermie są kostne płytki, które pokrywają głowę i górną część ciała. Ten pancerz dowodzi, że morza sylurskie były bezlitosnym środowiskiem, gdzie ryby zjadały się nawzajem, nie wspominając o zagrożeniu ze strony bezkręgowców drapieżników, takich jak nautiloidy i skorpiony morskie. Placoderm czekał na swoją ofiarę, czając się na dnie morza lub polując na otwartym morzu. Dunkleosteus wyróżnia się jako największy placoderm, osiągając do 6 metrów długości i wyposażony w szczęki zdolne do wywierania siły 500 kg. Inne okazy, przeciwnie, żywiły się roślinami morskimi, na przykład Titan, Ichthys, jeden z najbardziej imponujących dzięki długości 8 metrów i masie 1 tony był pozbawiony zębów. Bez wątpienia filtrował on plankton zawieszony w wodzie, podobnie jak obecnie rakiny wielorybi. Niemniej jednak gigantyczne placodermy były rzadkie, a w większości z nich mierzyła ona od 30 cm do 1 metra. Rozmieszczone na całej planecie placodermy żyły w słodkiej wodzie lub w morzu. Gdy wyginęły pod koniec dewonu, pozostawiły oceany dwóm grupom – rybom kostnoszkieletnym, do których należy większość dzisiejszych ryb i które obejmują przodków kręgowców lądowych oraz rekinom i płaszczkom o miękkiej skorupie. Według skamieniałości akantondów, rekiny wraz ze swoimi kuzynami – płaszczkami są potomkami tej grupy kręgowców gnastomowych, które pojawiły się około 400 milionów lat temu. Akantody charakteryzują się długimi, kostnymi kolcami umieszczonymi z przodu płetw piersiowych, ale także grzbietowych i odbytowych. Ich ciało pokryte było drobnymi, czworokątnymi łuskami. Podobnie jak rekiny, mają heterocerkiewny ogon, co oznacza, że ma on dwie nierówne płaty.
Niektóre akantody były drapieżnikami, których duże oczy musiały dostrzegać ofiary. Inne, pozbawione zębów, zadowalały się filtrowaniem wody. Drapieżniki te kwitły na całym świecie, kolonizując morza i rzeki, by wyginąć dopiero w Permie około 250 milionów lat przed naszą erą. Inwazja na kontynenty była kontynuowana wraz z pojawieniem się pierwszych stawonogów lądowych i większych roślin, takich jak Cooksonia. Życie lądowe ogranicza się do wąskiego pasa mokradeł wokół rzek i lagun. Najlepszymi kandydatami do tytułu pionierów zwierząt lądowych są przodkowie dzisiejszych milipedów i skolopendr z grupy myriapodów. Pneumodesmus newmani był stosunkowo niewielkim stworzeniem, mierzącym nieco ponad 2 cm długości, jednak jego najbardziej rzucającą się w oczy cechą była duża liczba odnóży. Miał ich aż 40 par. Otwory biegnące wzdłuż jego ciała pozwalają mu oddychać, doprowadzając tlen do jego komórek. Świadczą one również o tym, że zwierzę żyło na lądzie. Paleopchonus jest jednym z najstarszych znanych skorpionów. Choć jego dokładny rozmiar nie jest znany, prawdopodobnie miał nie więcej niż 8 cm długości. Ten mały rozmiar mógł być przystosowaniem do braku dostępnego wówczas pożywienia. Jego owalne ciało było płaskie, a długi ogon miał na końcu żądło. Najbardziej uderzającą cechą Paleopchonusa są duże pazury, przypominające szpony. Mogły one służyć do chwytania i obrony, a także stanowić poważne zagrożenie dla mniejszych ofiar. Po stronie roślinności pojawił się prymitywny typ rośliny – Cooksonia. Wielkość Cooksonii wahała się od kilku centymetrów do metra wysokości. Jej analiza mikroskopowa ujawnia funkcjonalny system naczyniowy. Dzięki temu mogła ona transportować wodę i składniki odżywcze z gleby przez łodygę, zapewniając w ten sposób stały dopływ wody. W ten sposób Cooksonia mogła łatwo przystosować się i przetrwać gorące i suche okresy. W skamieniałości Cooksonii zauważono również stromaty. Są to małe otwory w ścianie kutikuli, umożliwiając wymianę gazową z komórkami. Chodzi więc o jego układ oddechowy, bez którego nie zdołałaby się rozwinąć. Pozbawiony korzeni, liści i kwiatów, składa się z cienkich, rozgałęzionych łodyg. Łodygi są zakończone strukturą w kształcie trąbki, zwaną sporangium, która służy do rozprzestrzeniania się zarodników daleko od rośliny, aby skolonizować otoczenie. Te niewielkie rośliny dominowały na kontynentach przez 40 MA. Były ważnym krokiem w ewolucji roślin lądowych. Ich potomkowie obejmują niektóre z dzisiejszych najbardziej znanych roślin, takich jak paprocie, mchy i rośliny kwitnące. Ponadto poprzez rozprowadzanie tlenu w atmosferze i stabilizację gleb uczestniczyły również w pojawieniu się zwierząt lądowych. Devon znajduje się pomiędzy Silurem a Karbonem. Okres ten rozciąga się od 418 do 359 milionów lat przed naszą erą. Okres dewoński charakteryzuje się zanikiem Oceanu Reidzkiego, co pozwala superkontynentowi Gondwana kontynuować powolny dryf w kierunku Laurusów. To właśnie w tym okresie nastąpiło przejście od ryb do tetrapodów, zwierząt posiadających cztery kończyny i szyję, a także pojawiania się heksapodów, grupujących owady i stawonogi o trzech parach odnóży. Poza Pantalasą, większość paleoceanów odziedziczonych po dolnym paleozoiku zamknęła się w Dewonie, co spowodowało konfigurację paleogeograficzną typu Prepangea. Pierwsze lasy powstały w równikowych regionach Laurusia, uczestnicząc w aktywności fotosyntetycznej, która umożliwiała rozwój warstwy ozonowej. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce w warunkach globalnie ciepłego klimatu odpowiedzialnego za rozwój utlenionych osadów krzemiankowych. Old Red Sandstone oraz skał węglanowych, w których mnożyły się formacje rafowe. Równomiernie ciepły klimat wczesnego Devonu sprzyjał rozwojowi raf. Zwierzęta budujące to żyjące w koloniach bezkręgowce, zwane stromatoporami, korale tabularne i tetrakoriar z okresu Siluru nadal pokrywającą dno oceanu. I tetrakoraliar z okresu Siluru nadal pokrywają dno oceanu. Plakodermy nadal dominują w ekosystemach, tak więc Dunkleosteus, te przerażające drapieżniki, rzucają wyzwanie olbrzymim herpteridom. Rekiny, choć występowały już w tym czasie, nie były jeszcze największymi drapieżnikami mórz. Dołączyli do nich różni przedstawiciele grup ryb łuskonośnych, a mianowicie aktynopterygi,
akantondów i sarkopterygii, graptolity zaliczane do glonów, gąbek, hydrozoanów, żywiołów i pterobranchów zniknęły pod koniec dolnego dewonu. Do karbonu przechodzi tylko jedna rodzina, bentosowych graptolitów. Na dnie mórz nadal dominują ramienia nogi, których tylko relikty pozostały w naszych obecnych morzach. Małże stają się zróżnicowanymi i obfitymi skorupiakami w płytkich wodach wybrzeża. Jak to ma miejsce do dziś? Duże mięczaki, nautiloidalne, zaczynają się zmniejszać, ale dają początek amonitom, wszechobecnym w mezoicznych morzach. Szkarłupnie, głównie krynolidy lub lilie morskie, tworzyły lokalne, prawdziwe podwodne łąki. Ryby dewońskie można podzielić na dwie główne grupy. Agnaty, czyli ryby bezszczękowe, i gnaty, czyli ryby szczękowe. Z tych dwóch grup to właśnie agnaty miały największe trudności z przerwaniem wielkiego kryzysu biologicznego późnego dewonu. Z 6 znanych wówczas grup wymrą 4, a z tych, które przetrwały do dziś, pozostała tylko garstka gatunków z minogami i rybami morskimi. Wśród gnatostomes losy będą zróżnicowane. Z jednej strony akantody zniknęły po dewonie, podobnie jak ostatnie plakodermy. Z drugiej strony rekiny i płaszczki będą prosperować aż do naszych dni. W dewonie pojawiło się kilka podgrup sarkopterygii, a jedną z nich było powstanie pierwszych tetrapodów, niezwykłego sukcesu ewolucyjnego, liczącego dziś 29 tysięcy gatunków, nie licząc tych wszystkich, które wymarły. Obecnie do sarkopterygii należy tylko około 10 gatunków ryb z kolakantami i płucodyszami. W przypadku aktynopterygii, czyli ryb z płetwami promieniowymi, mamy do czynienia z niezaprzeczalnym sukcesem ewolucyjnym. Po wodach naszej planety pływa obecnie prawie 29 tysięcy gatunków, co czyni je największą grupą kręgowców. Eustenopteron był jednym z sarkofagów, który mógł ruszyć na podbój lądu. Miał parę płetw miednicznych i parę mięsistych płetw piersiowych, z których każda była połączona z ciałem pojedynczą kością. Kości te są analogiczne do kościstych kończyn żyjących na lądzie tetrapodów, płazów, gadów, ptaków i ssaków. U tych ryb z mięsistymi płetwami pęcherz pławny jest zmodyfikowany, aby umożliwić oddychanie powietrzem. Jeśli chodzi o kościste kończyny, to służyły one do wiosłania w wodzie, ale także do pełzania po brzegu. Wszystko wskazuje na to, że Eustenopteron mógł osiągnąć 1,80 m długości. Większość paleontologów jest jednak zgodna, że tak naprawdę nigdy nie wyłonił się z wody. Tiktaalik dzięki pewnym aspektom swojej anatomii wydaje się bliskim zwierzętom lądowym. Został odkryty na wyspie Ellesmere w kanadyjskim archipelagu arktycznym. Mierzący do 2,5 metra ma spłaszczoną głowę, która jest w stanie obracać dzięki ruchomej szyi. Otwory, które mogłyby być przyrównane do nozdrzy, prawdopodobnie pozwoliłby mu oddychać na ziemi. Jego płetwy, uwiarygodnione solidnymi kośćmi i stawem porównywalnym z nadgarstkiem, mogły pomóc mu w unoszeniu się. Tak wyposażony mógł niewątpliwie poruszać się w płytkich wodach, ale także pokonywać krótkie odległości na brzegach. Podobnie jak krokodyl, musiał przemierzać rzeki i bagna, wykorzystując swoje potężne płetwy i ruchomą szyję do polowania na inne ryby, które rozrywał ostrymi zębami. Z odcisków pozostawionych w skałach, w których znaleziono jego skamieniałości, można przypuszczać, że Tiktaalik nie przebywał długo poza wodą. Przejście od ryby do tetrapoda jest jednym z kluczowych wydarzeń w historii życia lądowego, prowadzącym do kolonizacji powierzchni Ziemi przez kręgowce. Niemniej jednak, aby ta zmiana mogła nastąpić, należało rozwiać dwa poważne problemy: zdolność do oddychania z wody i poruszania się poprzez chodzenie. Acanthosega i Ichthyostega są jednymi z najstarszych zarejestrowanych kręgowców z nogami, stanowią zatem istotne wskazówki do tej zagadki. Acanthostega wypełnia lukę między gatunkami ryb z solidnymi płetwami przypominającymi kończyny, takimi jak te Tiktaalik, a pierwszymi zwierzętami zdolnymi do życia na lądzie. Skamieniałości Acanthostega mają około 60 cm długości. Miała płaską głowę i skrzela do oddychania w wodzie oraz dużą płetwę ogonową idealną do pływania, ale był również wyposażony w płuca pozwalające mu oddychać powietrzem na powierzchni.
sądząc po jego morfologii i skamieniałych roślinach wodnych z miejsc na Grenlandii, gdzie został znaleziony żył w rzekach i płytkich bagnach. Wiosłował nogami przez roślinność w poszukiwaniu małych zdobyczy. Jego pojedyncze stopy kończyły się 8 cyframi, jednak brak stawów oznacza, że nogi prawdopodobnie z trudem utrzymywały jego ciężar na podłożu. Jeśli chodzi o ichthyostega, to jest on charakteryzowany jako duży kuzyn akantostega, gdyż mógł przekraczać metr. On również musiał żyć głównie w wodzie, o czym świadczy jego potężna płetwa ogonowa i skrzela. Wydaje się jednak lepiej przystosowany do życia lądowego, gdyż jego żebra i 7-palczaste kończyny są bardziej wytrzymałe, przez co lepiej utrzymują ciężar. Nie był jednak w stanie chodzić jak obecne kręgowce lądowe. Być może musiał używać przednich nóg do pełzania jak foka. Co do tylnych nóg, to prawdopodobnie służyły one do dodatkowego wsparcia. Ten rozwój życia lądowego i wodnego został przerwany przez trzeci wielki kryzys biologiczny w historii Ziemi. 374 miliony lat temu, na przejściu między Frasnianem i Famenikiem, dwoma etapami okresu dewońskiego nastąpiło nowe, masowe wymieranie. Jeśli masowe wymieranie ordowickie było pojedynczym, brutalnym wydarzeniem, to masowe wymieranie dewońskie odzwierciedla różne wydarzenia rozłożone na 3 miliony lat. Nastąpiło ocieplenie klimatyczne, gdzie temperatura osiągnęła 30 stopni Celsjusza. Dodatkowo liczne uderzenia pozaziemskie osłabiły biosferę. We wnętrznościach Ziemi, pod dzisiejszą Syberią, wrze ocean magmy, gotowy do wybuchu. Powstaje gigantyczny pióropusz, odrywa się od materiału magmowego, gotowy do eksplozji, by przebić skorupę ziemską. Z głębi Ziemi wydalane są przegrzane gazy. Woda zaczyna wrzeć, podwodne trzęsienia ziemi niszczą rafy, erupcje są nieproporcjonalne, tysiące ton roztopionej skały wlewają się do oceanów, brak tlenu występuje na całym świecie. Pod koniec Frasnianu zjawisko to zostało nazwane wydarzeniem Calvaserra. Kiedy roztopiona lawa styka się z wodą morską, wytwarza toksyczne substancje takie jak metale, srebro, złoto, chrom, żelazo, magnez i inne. Ocean zostaje skażony. Fauna morska ulega dewastacji. Do atmosfery dostają się gazy uwalniając w ogromnych ilościach dwutlenek węgla i powoli powietrze staje się obciążone gazami cieplarnianymi. Wzrastają temperatury i ustają prądy oceaniczne. Woda osiąga ponad 30 stopni nad równiku. Jest to spustoszenie. Środowisko wodne umiera. 250 tysięcy lat po pierwszej erupcji Ziemia nadal wylewa magmę. Atmosfera nasyca się dwutlenkiem węgla. Roślinność wybucha i wdziera się na powierzchnię Ziemi. Liście spadają od kilku tysięcy lat, gniją na Ziemi i tworzą pierwszą na planecie warstwę humusu. Ta bogata w składniki odżywcze gleba jest przenoszona przez deszcze i spływa do mórz, pochłonięte przez algi. Rosną w sposób niekontrolowany, kradnąc cały tlen i dusząc życie wodne. Wybrzeża zostają zaatakowane i przesycone roślinnością. Te erupcje, które do tej pory miały miejsce na morzu, zaczynają występować na lądzie. Powietrze staje się naładowane dwutlenkiem siarki, metanem i dwutlenkiem węgla. Dochodzi do ogromnych erupcji. Gigantyczne chmury popiołu o wysokości kilku kilometrów są wypychane z powrotem do atmosfery. Planeta zostaje opróżniona ze swojej wnętrzności. Na Ziemi panuje chaos. Niebo ciemniejsze, płonące popioły spadają na kontynenty. Na całym świecie wybuchają pożary. Słońce nie przenika już przez atmosferę. Panuje wulkaniczna zima. Temperatury w okolicach 30 stopni Celsjusza spadają o 20 stopni. Plankton stanowiący podstawę łańcucha pokarmowego zostaje zlikwidowany. Ikra ryb jest dziesiątkowana. To jest hekatomba. Ratunkiem są drzewa produkujące tlen. Temperatury w końcu się stabilizują, pojawiają się pory roku i życie znów się różnicuje. To wymieranie zabrało od 50 do 70% gatunków. Na początku karbonu kontynenty Laurusja i Gondwana ponownie uformowały się w jeden kontynent, Małą Pangeę. Na wschodzie ocean, który wymienia Małą Pangeę, nazywany jest Prototetys. Te masy kontynentalne są otoczone przez superocean Pantalassa. Ten ruch płyt tektonicznych sprawia, że poziom oceanów podnosi się, zatapiając dużą liczbę roślin. W morzach pojawia się coraz więcej ryb z ośćmi. W oceanach dominują jednak szkarłupnie
i krynoidy, od których roi się na ich dnie. W niezamierzonych bujnych bagnach, oprócz królujących stawonogów w Dewonie, pojawiły się tetrapody i płazy, a także pierwsze gady. Na lądzie dewońskie paprocie stopniowo ustępowały miejsca drzewom korowym i nasiennym. Podczas pożarów lub powodzi te drzewa i rośliny były zakopywane. Następował ich rozkład. W ten sposób zachowana pod rosnącą materią organiczną tak głęboko zakopana i ogrzewana przez miliony lat materia roślinna przekształca się w węgiel. Proces ten nazywany jest karbonizacją. 330 milionów lat temu warunki do powstania węgla były tak korzystne, że okres ten nazywano karbonem. Mistrzami karbońskich lasów deszczowych była grupa roślin naczyniowych, z których najbardziej rozpowszechniona nazywa się Lepidendron. Ta majestatyczna roślina, mogąca wspinać się nawet na 30 metrów wysokości, miała pień o średnicy 1 metra. Początkowy wzrost był w górę, szybki i bez gałęzi. Gdy ten pojedynczy masywny pęd osiągnął baldachim, wtedy drzewo otwierało się w piękną koronę gałęzi, na końcach których znajdowały się szyszki zawierające zarodniki. Inna roślina lądowa tego okresu karbonu, Glossopteris, została znaleziona w skałach Ameryki Południowej, Afryki, Madagaskaru, Indii i Australii. Pomimo tego, że roślina ta jest jednym z głównych składników węgla, niewiele o niej wiadomo. Była to roślina drzewiasta, o pniu o średnicy 80 cm. Możemy zatem wyobrazić sobie, że wysokość Glossopteris mogła sięgać również 30 metrów. Karbon był erą gigantycznych owadów. Ważek wielkości dużego ptaka, karaluchów, wielkości myszy czy skorpionów przekraczających 50 cm. Złota palma wędruje jednak do Arthropleura, największego bezkręgowca tego okresu. Choć nie znaleziono jeszcze kompletnej skamieniałości, naukowcy są zgodni, że według badań, fragmentów i śladów kopalnych mogła ona osiągnąć 2 metry długości i 50 cm szerokości. Ten krewny współczesnej milipedy był pokryty grubym i ciężkim pancerzem zbudowanym z płytek chitynowych, twardej substancji obecnej w egzoszkielecie owadów. Żyła w tropikalnych bagnach, porośniętych lasami, paproci drzewiastych i innych prymitywnych roślin. Nie znaleziono jeszcze skamieniałych ust, więc naukowcy zakładają, że była roślinożercą, gdy skamieniał odchody przypisywane Arthropleura zawierają zarodniki roślin. Palaner Peton, Woody, został odkryty w słynnym szkockim złożu East Keokton, wewnątrz kopalnych pni drzew. Można sobie wyobrazić, że jest to ostatnie schronienie, jakie te małe płazy znalazły, aby uchronić się przed śmiertelnym dla nich przepływem błota. Morfologia Palaner Peton jest szczególna. Ze swoją zaokrągloną czaszką i wydłużonym ciałem o długości około 20 cm wygląda jak salamandra. Jego nadgarstki i kostki, dobrze skostniałe i mocne, sugerują naziemną lokomocję. Ma duży otwór tympanalny z tyłu czaszki, tworząc zaokrąglone okno, bardzo przydatne do wykrywania dźwięków otoczenia. Jest to jeden z rzadkich płazów kopalnych, który posiada około 40 zębów na górnej szczęce. Podczas gdy na dolnej jest ich tylko około 20, jego dieta była więc mięsożerna, a nawet owadożerna. Po stronie gadów i jaszczurek, Chylonomus kwalifikuje się jako najstarszy okaz. Pierwszego odkrycia skamieniałości Chylonomus dokonano ponad 150 lat temu na kanadyjskiej wyspie Nowa Szkocja, która w okresie karbonu znajdowała się w tropikach. Były one zakopane wewnątrz wydrążonego skamieniałego pniaka drzewa. Drzewa te rosły daleko od wody, co świadczy o tym, że Chylonomus wyewoluował na tyle, by spędzić życie na lądzie. Żył, przemierzając lasy w poszukiwaniu owadów i stonóg. Jego ciało miało około 25 cm długości, łącznie z ogonem. Chylonomus ujawnia świt gadów, a wraz z nimi pojawienie się jaja owodniowego, które pozwoliło im uwolnić się od środowiska wodnego. Kręgowce mogły wtedy skolonizować Ziemię, a gady zdominować ją na ponad 200 milionów lat. Życie zwierzęce w karbonie charakteryzuje się również rozwojem gigantycznych owadów.
Meganeura wyróżnia się jako ambasador gigantycznych ważek. Ze swoimi 30 cm długości i 70 cm rozpiętości skrzydeł można ją było porównać do wielkości współczesnego gołębia. Latając nad rzekami i jeziorami, żywiła się małymi owadami, które mogła dostrzec swoimi przeszywającymi oczami. Co zatem jest przyczyną nieproporcjonalnych rozmiarów zwierząt z okresu karbonu? To pytanie wciąż jest przedmiotem debaty, jednak najczęstsze wyjaśnienie leży w zawartości tlenu w powietrzu. Jeśli dziś wynosi ona 21%, to w karbonie wspinała się nawet do 35%. Ten ogromny zapas tlenu pochodził z bujnej roślinności lasów, ponieważ tlen sprzyja wzrostowi. Skorzystały z niego owady, płazy i inne bezkręgowce. Koralowce samotne lub kolonialne budują ważne rafy w ciepłych wodach paleotemu. Rozwijają się także ramienionogi, szkarłupnie i mięczaki. W tej ostatniej grupie goniatites są bardzo interesujące stratygraficznie. Podczas gdy niektóre z tego cefalany doświadczają środowiska lądowego, inne ewoluują w środowisku wodnym. Tak jak w przypadku Crassigyrius scoticus. Ta gigantyczna skamielina kijanki została odkryta w starych kopalniach w pobliżu Edynburga. Jej długość dochodziła do 2 metrów. Dzięki dużej czaszce i zanikłym kończynom Crassigyrius scoticus ewoluował, podobnie jak wąż w płytkiej, słodkiej wodzie. Również jego miednica i kręgosłup, mało skostniałe, pozwalały mu na pewną elastyczność. Mięsożerny, z tendencją do rybożerności, miał kilka kłów wewnątrz pyska, w tym na podniebieniu. Ponadto jego kinematyka czaszki, porównywalna z kinematyką węży, świadczy o tym, że zwierzę to mogło szeroko otwierać szczęki, połykając ten sposób ofiary znacznie większe od siebie. Kolejny szalony stegocephalus żył w okresie karbonu. Jest nim Spatikepalus mirus. Skromnych rozmiarów jego czaszka o długości około 20 cm w kształcie spłaszczonego dysku. Przypomina frisbee. Na górnym wierzchołku zauważamy dziwne oczodoły w kształcie fasoli. Bardzo blisko siebie, być może kryją one gałki oczne, gruczoły lub narządy elektrosensoryczne pozwalające mu na wykrywanie swoich ofiar. Kolejną cechą charakterystyczną Spatikepalus jest jego uzębienie. Ma wiele drobnych zębów, ale nie ma kłów. Sama kość dolnej szczęki liczy blisko 120 zębów. Koniec tej ostatniej wyposażony został w małe zaciory, co wskazuje, że musiał on połykać duże ilości wody lub błota, które filtrował, by wydobyć drobne bezkręgowce lub ryby. Podczas późnego karbonu planeta ponownie się ochłodziła. Jeśli na kontynencie Laurusia panowały stosunkowo łagodne temperatury, to na południu nie było tak samo. Rzeczywiście kontynent Gondwany został częściowo pokryty lodem, a stan ten będzie trwał jakieś 80 milionów lat, do początku Permu. Rozpoczyna się Perm około 295 milionów lat temu. Będzie trwał on około 50 milionów lat. Okres ten zamknie epokę paleozoiczną i to sposób nie do poznania. Masyw lądowy Syberia-Kazachstan przyspało się do Gondwany. Ta nowa kolizja doprowadziła do powstania Pangei 450 milionów lat po rozpadzie Rondwany. Niektóre bloki kontynentalne pozostają poza Pangeą. Są to Chiny Północne i Południowe. Walc kontynentów ma tendencję do modyfikowania klimatu. A co za tym idzie? Ziemia oferuje nowe oblicze. Ziemie karbonu, niegdyś bagniste, wilgotne, z bujną roślinnością, ustąpiły miejsca rozległym, jałowym pustyniom i pasmom górskim powstałym w wyniku zdarzeń mas kontynentalnych. W okresie Permu globalny poziom morza nadal się obniżył, aż osiągnął poziom zbliżony do dzisiejszych oceanów. Na wschód od Pangei znajdujemy ocean Tethys. Jeśli chodzi o zachód tego megakontynentu, to graniczy on z ogromnym i jedynym w swoim rodzaju oceanem, Phantalassa. W jego centrum młody kontynent Pangea, który rozciąga się prawie od jednego biegunu do drugiego, podlega ekstremalnym i bardzo zmiennym warunkom klimatycznym. Rzeczywiście, temperatury mogą się wahać od 0 do 40 stopni Celsjusza w ciągu tego samego dnia. To biegun południowy pozostaje zamarznięty od czasu zlodowacenia, które rozpoczęło się pod koniec okresu karbońskiego. Na pozostałej części kontynentu klimat jest raczej suchy i jałowy.
przez to zjednoczenie wszystkich mas kontynentalnych, fauna lądowa była raczej jednolita. Wśród kontynentalnych kręgowców dominowały gady, które stopniowo wybierały płazy. Jesteśmy świadkami powstania amniotów. Jeśli dzisiejsze płazy są małe, to ich przodek Eriops nie pozostał niezauważony. Jego skamieniałości znaleziono w dolnoperskich skach w Teksasie i Nowym Meksyku. Jest to jeden z głównych przedstawicieli Temnospondyli, grupy płazów, których tryb życia był półwodny i półlądowy. Eriops mógł osiągać 2 metry długości. Jego krótkie i potężne nogi składały się z 4 palców uprzednich i 5 utylnich. Ogon skromnych rozmiarów stanowił nieco więcej niż 1/3 całkowitej długości zwierzęcia. Jego czaszka była ogromna, szeroka i płaska. Jego drapieżna paszcza odsłaniała liczne, ostre zęby. Prawdopodobnie dzieli swoje życie między bagna i stały ląd, gdzie mógł żywić się małymi rybami i zwierzętami lądowymi. Eriops ma jednak jednego głównego drapieżnika. Jest nim Dimetrodon. Choć wygląda jak dinozaur, nie jest jego przodkiem. Dimetrodon należy do grupy synapsydów, która poprzedza dinozaury. Jest jednym z najstarszych superdrapieżników, żyjących na szczycie łańcucha pokarmowego. Jego nazwa obejmuje kilkanaście gatunków, których wielkość waha się od 60 cm do prawie 5 metrów. Najbardziej masywne osobniki mogą osiągać 300 kg, co przewyższa wagę dorosłego grizzly. Jego szczęka posiada potężne, krenelażowe zęby oraz spiczasty kły z przodu. Jego zgryz musiał być bardzo skuteczny, aby zabijać, ciąć i pożerać płazy i duże ryby. Miał potężny ogon, umięśnione i wytrzymałe nogi. Jego grzbiet składał się z długich kolców w kształcie welonów, upozowanych na kręgi. Naukowcy od dawna zastanawiali się nad rolą tego żagla grzbietowego. Niektórzy paleontolodzy sugerują, że żagiel ten mógł służyć jako kamuflaż wśród długich trzcin, jako wzmocnienie kręgosłupa, a nawet służył do regulacji temperatury ciała. Inni naukowcy twierdzą, że ten tylny żagiel był kolorową ozdobą, która miała przyciągać kolegów lub zastraszać rywali. Prawda może być mieszanką kilku teorii. Spektakularny kryzys permski pojawił się 252 miliony lat temu. Stanowi on największą katastrofę ekologiczną Ziemi. Charakteryzuje się drastyczną redukcją życia morskiego. 96% gatunków zakończyło swój żywot w przygodzie. Formacje rafowe ponownie znalazły się na pierwszej linii frontu. Inne zwierzęta żyjące w pobliżu dna cierpią na identyczny los. Brachiopody silnie zmieniają swoją różnorodność, podobnie jak mszowioły i szkarłupnie, w szczególności krynoidy. Według szacunków naukowych wyginęło 75% gatunków zwierząt i roślin lądowych, w tym prawie wszystkie gady. Przyczyny tego wymierania są wciąż dyskutowane. Najczęściej wymieniane są niedotlenienie oceanu, duży wulkanizm na Syberii, znaczny spadek poziomu morza lub kombinacje wszystkich tych trzech przyczyn. Dominuje jednak hipoteza w wulkanizmie. Ogromne strumienie lawy rozciągające się na 2 miliony kilometrów kwadratowych miał głęboko zmienić klimat Ziemi. Tym samym wiele obszarów pozostało niezamieszkałych. Rośliny wydawały się być pierwszymi, które ucierpiały. Rzeczywiście, badanie skamieniałych ziaren pyłku, skał i osadów w Australii wykazało duże ilości niklu dla omawianego okresu. Według badaczy pochodził on z Syberii, odparowany przez erupcje wulkanów, rozprzestrzeniał się w atmosferze, by odłożyć się w różnych punktach geograficznych. Stopniowo zatruwała życie roślinne, które zanikało. Zanik roślin dotyczył następnie całego łańcucha pokarmowego. Najpierw roślinożerców, potem mięsożerców. Nikiel zanieczyszczał również oceany, które już wcześniej cierpiały z powodu globalnego ocieplenia. Również wzrost temperatury na Ziemi do 50 stopni Celsjusza powoduje parowanie metanu z oceanów, gazu cieplarnianego, które pogorszyłyby to naturalne globalne ocieplenie poprzez zmniejszenie ilości tlenu w atmosferze. Kryzys permsko-triasowy oznacza więc koniec paleozoiku i początek mezozoiku. Kilka gatunków przetrwało to masowe wymieranie. Specjaliści nazywają je fauną katastrofy. Wśród nich lystrozaur, gad ssakokształtny, przypominający skrzyżowanie psa z dzikiem, daleki przodek obecnych ssaków, które rozprzestrzeniły się po powierzchni Pangei. W miarę dalszego rozwoju życia wkrótce pojawiły się nowe gatunki.
przez cały okres mezozoiczny na Ziemi dominowały dinozaury.